Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. Jest ta 3:36, gość zaanonsowany, to są najstarsze nagrania formacji, można powiedzieć formacji ojcowskiej, z której właśnie część składu naszego dzisiejszego gościa, czyli formacji Green się wywodzi, a ze mną właśnie w studiu już zespół Green w komplecie od mojej lewej. Dobry wieczór, Zwierzak. Dobry wieczór, Kuba. Dobry wieczór, Kurt. Dziadek. Tak więc panowie, w komplecie rozpoczęliśmy nagranie Czas życia i śmierci. To jest nagranie, które pochodzi z pierwszej demówki, jak powiedziałem, praojca Grymasa, czyli formacji Major Smith czy Major Smith? Jak wyście się mówili? Z angielska, z Polska? Z Polska, Major Smith, tak. No więc poprosiłbym was na początek o kilka słów takiego historycznego komentarza. Z czym się tego majora, albo inaczej, czym się temu majorowi salutowało w latach 90. Temu majorowi salutowało się rączką do głowy, a no, to było jakieś takie moje spełnienie marzeń, żeby w ogóle zacząć cokolwiek grać. Szło jak po grudzie, ale no, urodziło się parę fajnych nagrań, parę fajnych składów było, natomiast no, to jest zwykła kolej rzeczy. Zespół powstaje, ma jakiś tam rozwój i czasami się rozpada. No tam właśnie przeżyłem pierwszy taki rozpad zespołu, kiedy to jako muzyk nie mogłem się pogodzić z tym, że no jak to muzycy chcą, przecież gramy taką muzykę, tak fajnie jest,
Później... Dlaczego chcecie odejść, tak? Dokładnie. Później dopiero wytłumaczono mi, że no, twoje postępowanie i to, co ty chcesz, to niekoniecznie jest tym samym, czego oczekują inni i życie. Czyli poczułeś, że tak powiem, że ktoś tutaj postawił tamę twoim zapędom liderskim informacji. Tak? Nie, to może nie. Zapędy, wiesz co, wydaje mi się, że w zespołach zazwyczaj nie ma tak zwanej demokracji, bo ktoś to musi trzymać. No jest tak zwany kierownik muzyczny, który przynosi riffy i mówi panowie, tak? Znaczy nie, to jest, z riffami to ja oczekuję współpracy, tylko w ogóle no, samo prowadzenie zespołu wydaje mi się polega na tym, że jeden ma trochę większe, że tak powiem, pole manewru niż cała reszta. Czy jest ktoś, kto musi tę tak zwaną feranię trzymać za mordę, tak? No, albo przynajmniej ściskać. Przez te wszystkie lata doszedłem do wniosku, że musi być taka osoba. Okej, okay. Nagranie, którym się przywitaliśmy, to jest tytułowy utwór z waszej debiutanckiej demówki, tak? To tak. Jest rok 1991. Czy to było już nagranie studyjne, czy to był jeszcze, nie wiem, rech, nagranie z próby? Nie, to jest nagranie studyjne. Wtedy pierwszy raz w życiu miałem okazję być w studiu, zobaczyć, jak się tam pracuje. No, zajęło nam to 14 godzin, bo to było od momentu, kiedy weszliśmy, nagrania plus mix, więc jak przyjechaliśmy po południu, tak nad ranem wyszliśmy szczęśliwi z taśmą, bo wtedy było to jeszcze wszystko na taśmach się odbywało, więc zgrywkę też miałem na taśmie, na normalny magnetofon szpulowy. Czyli klasyczna setka, tak, nagranie? Dokładnie. Okej. Dobrze. To po tym takim lekkim historycznym wtręcie ja bym zaproponował, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to tak, Motorheada z tej demówki jeszcze. I potem nagranie, które pochodzi z następnego wydawnictwa, to będzie utwór Alcatraz i potem sobie powiemy o co chodziło właśnie z tym kolejnym wydawnictwem. Także zostawiamy słuchaczy z dwoma utworami. Jeszcze jedno nagranie z pierwszej demówki oraz drugi utwór z kolejnej demówki.
były dwa kolejne nagrania majora Smitha. Jedno z nich pochodziło z Czasu Życia i Śmierci, a drugie z demówki Pain and Darkness. Mieliście dosyć dobre tempo, bo rok w rok demówka, tyle że ta Pain and Darkness brzmi bardziej surowo niż debiutanckie demo. To było inne studio, czy to było samodzielne nagranie? To jest samodzielne nagranie za pomocą czterośladowego magnetofonu kasetowego, którego stałem się właścicielem do spółki z kolegą. No i tak się bawiłem, mówię, nagrajmy coś, ponieważ teraz mam możliwości. Zmiksowałem to sam w domu. Jak to brzmi, to wszyscy żeśmy słyszeli, ale chyba nie o to chodziło, tylko jakąś energię, bo tak tu właśnie rozmawiałem z kolegami, że byłem zdziwiony, że dzięki temu demu dostaliśmy się do konkursu w Jarocinie, który zresztą później położyliśmy, ale to jest zupełnie inna historia. Oprócz tej demówki mieliście jeszcze kolejną i mieliście płytę, która się w końcu nie ukazała. Do tych nagrań też jeszcze przejdziemy. Co spowodowało właśnie, nie wiem, co było przyczyną, co było... Co takiego się wydarzyło, że ta płyta się nie ukazała? Może to, że ja wziąłem w końcu taką większą odpowiedzialność za to, co robię, bo zaczęli mi odchodzić muzycy. Najpierw odszedł perkusista, przyszedł następny, potem odszedł basista, przyszedł inny basista i w pewnym momencie już stanąłem pod taką ścianę, że niczego nie jestem pewien, co się zdarzy za pół roku, czy za, ba nawet co się zdarzy za dwa miesiące. Natomiast w tamtym czasie wydanie płyty, może inaczej powiem, dostaliśmy pieniądze, ofertę, że wyłoży ktoś pieniądze na studio, żeby nagrać tą płytę, ewentualnie potem pomóc ją wydać. Ja nie mogłem wziąć takiej odpowiedzialności, że wezmę te pieniądze, muzycy mi się rozejdą i nie będę w stanie wypełnić, może to by była ustna umowa, czy jakakolwiek, ale no gdzieś byłoby tam zamieszane moje nazwisko w to, że gdzieś zabrałem pieniądze i nie wywiązałem się z czegoś, więc nie podjąłem tej decyzji, nie zabrałem tych pieniędzy, skończyło się tak, jak się skończyło. Faktem jest, że dzisiaj zastanawiam się, czy nie lepiej było zabrać te pieniądze i się jakoś wykryć. Czyli tak, czy ten materiał został napisany, on w ogóle został zarejestrowany, czy to po prostu nie został, znaczy czy w ogóle nawet go nie zarejestrowaliście? To znaczy nie, mamy zarejestrowane i to też powiem, że to moja wina, moje bałaganiarstwo, ponieważ materiał został zarejestrowany, jest to pełnowymiarowy, trashowy materiał pod tytułem Do You Believe? Mhm. I miałem gdzieś kopię i nawet rozsyłałem, a potem pogubiłem wszystko. Realizator tego nagrania wraz z taśmami uciekł za wodę, czyli do Szwecji. Przez ostatnie 15 lat widziałem się z nim 4 razy i za każdym razem solennie mi obiecywał, że te nagrania mi odda i dostanę je z powrotem. No, do dzisiaj jestem z niczym. Wspomniałeś, że z Majora zaczęli uciekać też odchodzić muzycy. To w sumie, jakbyś miał tak podsumować ten okres działalności pod tym starym szyldem, to ilu muzyków przewinęło się przez zespół? Perkusistów raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Pięciu perkusistów. Z basistami, basistów było chyba raz, dwa, trzy, trzech. No i jeden gitarzysta, który na początku był, przy pierwszym demie był, potem nie wytrzymałem jego stylu grania na gitarze, więc go wyrzuciłem, a potem jakoś tak się zamarzyły mi znowu dwie gitary i z powrotem go przyjąłem, ale to znowu już była fatalna decyzja. Po prostu facet nie miał tego czegoś, czego ja oczekiwałem. Miał fantastyczny sprzęt, może i palcami umiał przebierać, ale z tą gitarą obchodził się tak, jak ona by była z flaneli czy z czegoś, żeby nie pognieść, nie pomiąć, czy nie. Może i z satyny, Krzysztof, może i tak było, ale ja patrzyłem na to, jak on gra nasze numery i nie wiem, czy bardziej chciałem go zabić, czy zabrać mu tą gitarę i rozwalić ją na głowie, żeby nie miał już na czym grać.
Okej, panowie. Do dalszych części wspominek wrócimy sobie po północy już, po tak zwanym rozpięciu, które ja nazywam rozpruciem. Teraz ja bym zaproponował, o właśnie, cover Megadeth, który był z tej demówki, którą zrealizowałem z drugiej demówki, a później coś z trzeciego dema, no i pociągniemy wątek właśnie jeszcze ten historyczny, zanim przejdziemy do teraźniejszości. Tak więc najpierw cover Megadeth, potem rozprucie i słyszymy się po północy z naszymi gośćmi. United States of America. Tell the sun.
Hi, this is John Bon Jovi. Hi, I'm Angus Young. Hi, this is Brian Johnson from AC/DC. Z tej strony Nergal z Behemota. We mnie jest rock. Najlepszy rock na świecie. Faded sigh by the side of the road that says 15 miles to love. W Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two, one, two, three, four. Who gives a fuck what you think? Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. I'm not
5 minut po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, w Rzeźni gościmy formację Green, a póki co wspominamy sobie praojca Green, czyli formację Major Smith. To była kompozycja Asfaltowa dżungla, która pochodzi z waszej trzeciej demówki, Morze Zła, tak? Tak, dokładnie. To też tutaj dosyć surowe brzmienie, to jest nagranie studyjne, czy też zaimprowizowane? To jest studyjne, pan takie studio objazdowe miał, a to na Oksywiu, a to gdzie indziej. No i tak nie brało dużo za te nagrania, więc żeby stało się zadość moim, że takim założeniem, że co roku będziemy notować. Co roku to było, tak? No, coś takiego. To u nas co rok była jakaś demówka. No ale taki przynajmniej dzięki temu miałem taki obraz tego, jaki jest progres w zespole, czy to, co ja robię, to, co usiłuję zrobić, idzie w tym kierunku, czy nie, czy coś jeszcze do poprawienia. Jak słychać, progres jest, ale do poprawienia jeszcze było bardzo dużo. Mm-hmm. Powiedzcie mi, czy też powiedz mi, co się udało Majorowi osiągnąć, jeżeli chodzi o udział w jakichś znaczących festiwalach, przeglądach, jakieś nagrody, wyróżnienia? Wiesz, powiem ci, że takim chyba tym największym osiągnięciem to było za tą rzężącą demówkę Pain and God Darkness dostanie się do konkursu w Jarocinie, bo tam przemiał był taki, że to z 300 ileś kaset nadesłanych czy materiałów dostawało się 30 parę. No, więc jak ja się dowiedziałem, że załapałem się na to już wydarzenie, to powiem,
krótko, o szczęście niepojęte. Ale... Sam Jarocin u moich drzwi. Ale wspomniałeś też, że położyliście ten Jarocin. O co chodziło? Nerwy was zjadły? Trema was zjadła? Tak. No, coś takiego, że jak wyszliśmy na tą scenę, to tak powietrze z dętki dziurawej zrobiło i było pozamiatane i było po nas. No jako nagrodę pocieszenia był tak zwany udział na małej scenie, sobie mogliśmy zagrać, natomiast duża scena i cały konkurs przeszedł nam koło nosa. Jak się można zorientować po tytułach, byliście zespołem dwujęzycznym. Śpiewaliście częściowo po angielsku, częściowo po polsku? Tak, bo to ja nie umiem tego nazwać, bo tak ciągotę miałem i do jednego języka, i do drugiego. Znaczy większość kompozycji była po polsku, bo od momentu, kiedy jakoś tak nauczyłem się stylistycznie pisać teksty, żeby nie było i więc ale i tak dalej, tylko jakieś, żeby to miało ręce i nogi, to pisałem po polsku. Zresztą język polski, wbrew pozorom, pisanie w tym języku sprawiało mi dużą frajdę, bo no, nie czarujmy się z tym angielskim. U mnie też raczej jest kulawa, natomiast język polski zawsze jakoś dociera do ludzi, bo jest to język, którym się posługujemy na co dzień. Też, ale jest też chyba językiem bardziej wymagającym, bo angielski jest na tyle uniwersalnym językiem, że praktycznie każdy banał można zaśpiewać i to zabrzmi po angielsku dobrze. A po polsku, jak wspomniałeś tutaj, że jak pracowałeś tutaj nad frazą, nad stylistyką, no trzeba się trochę napocić, nie? Trzeba trochę tych kartek namiąć, trochę tych długopisów wypisać, żeby ten tekst miał ręce, nogi, rytm i dał się zaśpiewać, prawda? No to jest prawdą, co powiedziałeś, dlatego ilekroć słucham polskich kapel, zawsze jakiś mam taki fokus na to, o czym że jest ten tekst, i mało tego jeszcze, jak on jest zaśpiewany, czy ten akcent jest na przedostatnią, czy może gdzieś się tam wykrzaczamy i akcentujemy sobie, bo tak właśnie do rytmu i stuku pasuje. No, wiesz, czasami nazywa się to licencja poetyka, tak? No, czasami tak. Czasami tak. Okej, okay, następne wydawnictwo to wakacje w Silverland, tak? Tak, dokładnie. To, co proponujecie z tejże demówki, co byśmy mogli zagrać? W wakacji Silverland najbardziej lubię Puste Ołtarze. Puste Ołtarze, no to proszę bardzo. Taśma profesjonalna z podkładem i jedziemy.
tu się okazało, że post factum, że jesteśmy winni słuchaczom pewne wyjaśnienie, bo ten utwór zamieści się na dwóch wydawnictwach. Dokładnie. Na demówce, o której wspomnieliśmy, natomiast ta wersja pochodzi z tego niewydanego krążka, tak? Tak, tak. No ale tutaj jest troszeczkę inaczej to zrealizowane, niemniej nie umknął nikomu pewnie fakt, że zmienił się wokalista i wreszcie dorwałem się do mikrofonu. Czyli to jest pierwszy materiał, na którym... Dokładnie. To jest materiał od A do Z zaśpiewany przez ciebie, czy tutaj jeszcze, że tak powiem, część utworów śpiewałeś, ty część utworów... To znaczy na wakacjach w Silverland dokładnie część utworów śpiewa nasz, wtedy już były wokalista Grzesiek Puma, Cackowski. Mhm. Natomiast ja śpiewałem tam dwie kompozycje, a już na następnym wydawnictwie na 9 utworów, 9 jest moich. Taki dumny. Mm-hmm. Ta płyta, jak wspomnieliśmy, została nagrana, ale nie została wydana. No i czy to też było jednym z powodów, że zespół zaczął się dezintegrować i tutaj powoli przechodzimy w drugie stadium, że Major Smith odchodzi do rezerwy, a gdzieś tutaj na horyzoncie pojawia się Grymas. To był ten moment, kiedy dla mnie wyczerpała się co w ogóle formuła tego, co zrobię, co mógłbym jeszcze zrobić w tym zespole. Powiedzmy sobie, że wypaliła się ta idea, ten gatunek muzyki i to wszystko straciło na mnie, nagle dla mnie jakiekolwiek dalsze brnięcie w to straciło jakikolwiek sens. No i tu się właśnie pojawią na horyzoncie zupełnie inny rozdział w moim życiu. No dobrze, to zanim przejdziemy do Greena, czyli do Grymasa, to może jeszcze jedna kompozycja właśnie z tego waszego niewydanego debiutu. Proszę bardzo, lecimy. Taśma profesjonalna z podkładem i lecimy. Only the Silence, czyli to z tej anglojęzycznej frakcji. Dokładnie.
dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. A gościem dzisiejszego wydania rzeźni jest formacja Green i teraz otwieramy naszą tutaj historyczną książeczkę na pierwszym rozdziale waszej działalności. Green został powołany do życia w roku 1996. Ja tu znalazłem w tym naszym heavy metalowym IPN-ie taką informację, że nawet jest podana dokładna data waszego powstania, 16 lipca 1996 rok. Ja sprostuję, to są moje urodziny, prawdopodobnie ja ją dodałem. Czyli jest wszystko, już wszystko jasne. Ile czasu potrzebował Green, żeby się wykrystalizował ten pierwszy skład, który był gotowy napisać pierwsze kompozycje i spróbować je zarejestrować? Jeśli się nie mylę, to zajął nam to takie mrugnięcie oczami, bo od namówienia dwóch jeszcze wtedy małoletnich, o tutaj obecnego Krzysztofa dziadka i jeszcze jednego jego kolegi, który zręcznie to nagrał na perkusji, to zajęło mi jeden wieczór w takim znanym miejscu w Sopocie w knajpie Elita. No i zaczęliśmy próby i kawałki właściwie to ja na tym bardzo skorzystałem, bo panowie tak energetycznie podeszli do sprawy, że te kompozycje to się po prostu zaczęły sypać jak z rękawa, dokładnie. Ale to były czasy, kiedy się grało 5 prób w tygodniu albo nawet więcej. No nie było pewnie, zapewne nie było takich obowiązków typu rodzina, praca, etc., tak? Właśnie. Pracę to ja miałem. Bo ja jestem trochę leciwszy niż Krzysztof, to dlatego ja musiałem wstać i iść może nie do fabryki, bo bym umarł, ale musiałem wstać i pójść do pracy, ale też wiek był trochę inny, więc przemiana materii też inna. Pierwsza demówka nosiła tytuł? Tutaj Krzysztofek, nasza pierwsza demówka, jaki tytuł miała? Pierwsza demówka nosiła tytuł Green, po prostu, z tego co pamiętam. I to była demówka w zasadzie nagrana dla siebie, bo myśmy tego nie rozprowadzali, nic z tym dalej nie robiliśmy. To był taki sprawdzian tego, co aktualnie umiemy, co gramy. No i później następna dopiero miała już tytuł, miała już normalnie legalną okładkę i sobie szła w świat. A nazywała się? Doom. A powiedzcie mi, bo tutaj jest też taka informacja o czymś, co się nazywa z pamiętnika wariata. Czy to jest ten właśnie Green? To był taki zamienny tytuł. Jest jeden utwór, który taki nosił tytuł. To w zasadzie był cover, prawda? Zespołu Tyran. Takiego mało znanego zespołu z Gdańska. Znaczy, trójmiejskiej legendy, tak? No, można tak powiedzieć, to fakt. No i co tu więcej powiedzieć? No po prostu zrobiliśmy cover, nazwaliśmy go sobie w ten sam sposób i sposób spróbowaliśmy nazwać to demo, ale jednak to nie jest dobry tytuł. Nie wiem. A ja po prostu całe życie marzyłem, żeby ukraść im ten tekst i zaśpiewać go. Tak, tak, bo muzyka była nasza. Green to nazwa zaczerpnięta od ostatniego studyjnego albumu formacji Coroner. To jest też jak gdyby pewien wyznacznik tego, co chcieliście pod nowym szyldem grać, bo powiedziałeś, że w pewnym momencie formuła takiego grania, jak było uprawione pod szyldem Majora, się wyczerpała. Czyli chciałeś pójść bardziej, nie wiem, takim technicznym kierunku? Powiem ci, że właściwie to wydawnictwo Coronera, bo już z muzyką Coronera byłem zaznajomiony wcześniej i też korzystałem tak samo jak i z Megadeth przy kompozycjach w Majorze. Dopiero ta płyta, jak ją przesłuchałem, otworzyła mi oczy, co bym chciał robić, bo wiem, że ta nie spotkała się z wielkim aplauzem, ta płyta Coronera, natomiast dla mnie było to otworzenie oczu. Jak można wyrzucić wszystko to, co się robiło do tej pory i zrobić to Monty Pythonesco, a teraz zupełnie innej beczki. Więc no to mnie zafascynowało, to mnie pociągnęło takim graniem chciałem się zająć i tak jak mówię, Krzysztof i kolega nasz Matek na bębnach znakomicie tutaj się sprawili i pomogli mi w tym. Natomiast no, nie trafiliśmy wtedy z czasem, bo wtedy były kraciaste koszule i grunge, a myśmy chcieli zapodać zupełnie co innego. Natomiast tak, to założenie, które miałeś, że co rok pro rok staraliście się realizować, bo tutaj wspomnianym Greenie z pamiętnika wariata i Doom, to było 96-97, tak? 98 rok przyniósł kolejne wydawnictwo.
Tak, to wreszcie tak jakoś, jak to mówiłeś, powiedz spiętemu, żeby się rozpiął, albo powiedz rozpiętemu. Kolega nasz, nieżyjący już Bemniarz, wyłożył za nas pieniądze i poszliśmy zrobić to po raz pierwszy w życiu do profesjonalnego studia. I tam oprócz tego, żeśmy nagrali te kawałki, to też dużo żeśmy się nauczyli i dowiedzieli o tym, co nas dopiero czeka. Co w tym pierwszym, tu zdradzam poniekąd, co w tym pierwszym okresie udało się Greenowi osiągnąć, poza zarejestrowaniem tych kilku taśm demo? Udało nam się z Krzysztofem zgrać i gramy jak jedna gitara. Tak, i oprócz koncertów, których graliśmy wtedy dość sporo, nic. Nic takiego wielkiego żeśmy nie dokonali. Po drodze straciliśmy tego bębniarza, który przyszedł i tak naładował nas energią. Przyszedł grać mój przyjaciel, natomiast no on niezbyt leżała mu ta muzyka, ale przyznam uczciwie, do końca starał się przynajmniej zrobić to poprawnie. Mm-hmm. Zupełnie nowy rozdział zaczął się zupełnie inaczej i gdzie indziej. I zaczął też się wraz z zespołem Ghost. Tak naprawdę. Dokładnie. Taka jest historia. A zaczęło się od wypożyczenia bębniarza na jeden koncert. Basisty też. Całą sekcję po prostu. Tak. Ja się zatrudniłem w Ghostach na chwilę, a potem po prostu poszedłem razem z całą sekcją. Brzydko. Mhm. Tak to wyglądało. I po tym, jak gdyby regularnym cyklu, czyli co rok pro rok, dochodzimy do roku 2002. Tutaj pojawia się kolejna płyta, która się nie urodziła. Ja się przyznam szczerze, że tutaj to nie była moja wina. Wersja, i tego się będę trzymał, jest taka, że zdołałem namówić Kumana, który był ówczesnym bębniarzem, żeby ze mną zarejestrował cały materiał. Nagraliśmy wszystkie beczki, nagraliśmy dwa ślady gitar. Udało mi się uprosić kolegę Marysia, żeby zrobił te numery na basie i przyszedł fantastycznie przygotowany. Przywiózł ze sobą dwa instrumenty, bo chciał zagrać tak. Pozostało mi tylko nagrać wokale, solówki, zmiksować i mieć gotową płytę. I w tym momencie zrobiło się syru i panu padł dysk. Potem było odzyskiwanie danych, a potem się dowiedziałem, że zasadniczo z tego wszystkiego to zostały tylko gitary i trochę bębnów. I mi ręce opadły. Ja już nie miałem sił jeszcze raz tego wszystkiego. Zresztą i Łukasz Kumański wtedy miał inne plany i zajął się czymś innym, i Maryj zajął się czymś innym, i namawianie ich na kolejne nagrywanie tych samych numerów to już było poza moim zasięgiem. I dodajmy, że tak naprawdę to był koniec zespołu Green na wiele, wiele lat. No dokładnie, bo w sumie jeszcze gdybym miał tą płytę i ją skończył, być może bym przyciągnął kogoś do grania, ale jak nie miałem już nic, to i nikogo nie miałem czym przyciągnąć. Okej, panowie. Czyli tak, na podsumowanie teraz tego pierwszego rozdziału w historii Green, przydały się jakieś dźwięki do zilustrowania. Z tego tutaj, co mi przygotowałeś, to widzę kompozycję z koncertowej demówki, tak? Tak, takiej nieoficjalnej koncertowej demówki. Z roku 2001, no i coś się jednak udało uratować z tej płyty, która padła razem z dyskiem, tak? Jest jedno nagranie właśnie z Universal Antidote, z albumu, który w zamierzeniu miał się w 2002 roku ukazać, ale no był przysłowiowym takim kamieniem, który pociągnął Grymasa w dół, tak? Dokładnie. Dobrze, zatem moi drodzy, najpierw The Thing, czyli wersji koncertowej, a później to, co się udało wydłubać, te bajty, kilobajty, które się udało wydłubać z twardego dysku, Army of God, czyli Green, rozdział pierwszy, gramy.
wszystkim za to, żeście wytrwali te 14 minut niezbyt dobrej muzyki. Dziękuję. Zespół Green. Ha! Najlepszy rok na świecie. To jest podsumowanie muzyczne, podsumowanie pierwszego okresu działalności Green, ten taki, ten numer Army of God, taki firfaktorny, zażarany firfaktorny. To tak, takie trendy były wtedy, trzeba było. Zresztą mi się podobała muzyka firfaktory, do pewnego momentu potem mi się przestała. Okej, panowie, płyta się nie ukazuje, wszystko idzie w piździec, każdy z was idzie w swoją stronę, swoją drogą, odzywacie się do siebie, porabiacie coś przez te lata, kiedy grymas gdzieś tam właśnie zastygł na tej twarzy i tak został.
Krzysztofek, proszę, piłeczka do ciebie. No, odzywamy się jak najbardziej, zawsze się odzywaliśmy, tylko obrabiamy sobie dupy, tak generalnie rzecz ujmując, do tej pory wręcz. Wtedy było ciężej, bo trzeba było, że tak powiem, to robić fizycznie, teraz wystarczy internet, nie? No właśnie, to prawda, ale nie, ale tak reasumując, rzeczywiście ja na przykład miałem przerwę dość sporą, chociaż nie miałem przerwy. Przepraszam, do życia powołałeś. Właśnie, tak, ale trzeba jeszcze wspomnieć, że po Greenach bezpośrednio trafiłem do zespołu Ghost, czyli do legendy death metalu. Kolejny, tak, właśnie o to chodzi. O to chodzi. To było tak, może nie pod koniec Ghost, bo pod koniec Green, to było w międzyczasie grania w Green, ukradliśmy basistę, znaczy wypożyczyliśmy sobie na koncert jeden, drugi, trzeci, po czym basista stwierdził, że to jest transakcja wiązana, więc musiałem skoczyć do Ghostów za Romka Pegze. No i pograłem chwilę i odszedłem wraz z całą sekcją rytmiczną zespołu Ghost z powrotem do Green. A później, po rozpadzie zespołu Green, wraz z obecnym tu zwierzakiem powołaliśmy do życia zespół Noizer. W 2004 doszliśmy przed chwilą do wniosku, tak? Albo chyba rok wcześniej. Nie, za szybko. Rok wcześniej jeszcze piliśmy i zastanawialiśmy się nad projektem. No widzisz. Trwało to do 2007. Był bardzo fajny zespół. W ogóle pierwszym wokalistą był Robert Stankiewicz, znany z Alastora. Mm-hmm. On chyba tą nazwę wymyślił nawet, nie? Tak, dokładnie. No, zresztą zajebistą nazwę, to nie ma co tutaj kryć. A ja zrobiłem bardzo fajne logo. No i to był dobry zespół, rzeczywiście. Pograliśmy sobie te 3 lata, zdążyliśmy nagrać takie promo, znaczy promo pełnowymiarowe, bo mieliśmy tam chyba z 10 czy 11 numerów, czyli można byłoby to spokojnie nazwać płytą, gdyby ktoś to wydał, ale było chyba za słabo nagrane. Nie, to warunki były słabe i to prawda. Realizator ówczesny i perkusista nie podołał. Nie użył metronomu, co było zgubne dla tego materiału. Nie był Lombardem. No niestety. To można pominąć, chodziło o produkcję. Tak, ale na przykład supportowały nas takie zespoły jak Blind Dead, jak Progmasy, jak Pagan Forest. No myśmy byli zawsze gwiazdami w tych imprez. A ja chodziłem i podsłuchiwałem. Tak. Myśmy mieli największe literki na plakatach. Właśnie o to chodzi. No to był fajny czas. No i później zwierzak dokończy kolejną historię, gdzie poszedł sobie z Noizer. Nie, no byłem zmuszony. No tak. A ja podsłuchiwałem. Cały czas. Cały czas. I knułem. Tak, i poszedł sobie do Blind Dead, no i tak naprawdę Noizer się rozpadł, perkusista wyjechał, próbowaliśmy ale z następnym. Ale to nie moja wina. No nie, no po prostu kazali ci. Nie, no ja poszedłem do Blind Dead po rozpadzie. No tak. Noizera, bo to, pamiętasz jeszcze dlaczego tak się stało? No bo perkusista wyjechał, opuścił nas. A pamiętasz kto był za, na chwilę? Tak, przyszedł jeszcze jeden perkusista, ale no jeszcze wtedy... To nie zażarło wtedy. Jeszcze wtedy nie zażarło. No, pewnie teraz gra lepiej. Na pewno. A ty, kurczę, cały czas podsłuchiwałeś. Ja cały czas, bo z kolegami też zacząłem projekt swój i salkę obok, także mogłem podsłuchiwać do woli. A ten twój projekt jakoś się nazywał, czy taki był bezimienny? Nie, to projekt był INC i on też zabrał mi parę lat później. To się niedawno nawet skoczył, nawet zdążyłem nagrać płytę. Znowu się nie ukazała, ja siebie, bo ja nie chciałem, żeby się ukazała, bo włożyłem ją do szuflady, całkiem świadomie, ale mam gotowy materiał, nawet zmasterowany, wszystko ma, i w szufladzie bądźcie, mocy przybywa. A czemu poszło to do szuflady? Bo też się formuła wyczerpała, a potem przyszli koledzy i kiedyś tam się odkurzy. Muzyka to jak wino, im starsze, tym lepsze. No dobra, to jako podsumowanie muzyczne tego okresu bez królewia, czyli kiedy Green gdzieś tam hibernował sobie w zaświatach, to co, mamy jeden numer Noizera, tak? Tak, jak najbardziej. Jest to numer Rust on My Fingers, tam tekst jest napisany przez Jacka Dukaja. I to jest fragment powieści Gotyk, takiej science fiction, krótkiej powieści. I to jest kawałek, który prawdopodobnie zagramy jako Green na nowej płycie. Zobaczymy, jeszcze nie do końca mamy to uzgodnione, ale prawdopodobnie go sobie odświeżymy po prostu na nowo. No to gramy. We'll be right back.
walked on the ruins. Ja myślę, że to jest całkiem niegłupi pomysł, o którym wspomniałeś, żeby przytulić ten numer Noizera do Greena, bo powiem tak, duże pokrewieństwo z tym, co na skaner, a skaner Darkly jest, to wykazuje to nagranie. Jest rzeczywiście, zresztą większość nagrań ma jakieś tam powiązanie, ale to ja tak kiedyś Mariuszowi Kmiałkowi powiedziałem, że nie da rady z pewnych rzeczy wyrosnąć, zmienić tego czegoś, jakiegoś stylu swojego, więc no, przeniósł się bezpośrednio na Noizer. Okej, panowie. Rozdział drugi, czyli bieżący, formacji Green zaczyna się pisać w którym roku? 3 lata temu, nie? No, 2014. To było bezpośrednio zespół INC, tak zwany, przerodził się... W szufladzie. Jak najbardziej przerodził się w Green. Najpierw nieśmiało, później zdecydowaliśmy przy jakimś tam piwie, że zreaktywujemy, zmienimy nazwę, nieco zmienimy, zmodyfikujemy skład, Kurt wróci do śpiewu, że tak powiem, słowiczego. No i stało się. Czyli jak wyglądał ten Mark One Greena na początku drugiego rozdziału? Kto się znalazł? Znalazł się tu Krzysztof Dobrowolski, który zawsze z Greenem był. Bardzo miło. Znalazł się tutaj nasz Piotruś, który nigdy nie był, ale przyszedł. Z Noizera bezpośrednio. Z Blindeda. Pośrednio. No i znalazł się też Krzysztof Mały Jankowski, który po prostu, ponieważ, bo to powiem tak, najpierw był perkusistą w INC, to znaczy zastępował perkusistę, a potem tak jakoś też był zamieszany w to wszystko, że może z tego INC... Tak naprawdę to od niego wyszło. No właśnie, on tak machiavelliczo zagrał i z tego wszystkiego zrobił się z powrotem Green. Także było prawie 3/4 pierwotnego składu. Pan Piotr nas zasił, zwierzył swoim basem. Ja was znam dłużej niż wy sami siebie, więc rodzina.
No to nie tak, dokładnie. A poza tym nie ukrywam, że jest zręczniejszym basistą niż oryginalny. I lepiej brzmi. Ale wiesz, od małego wszystko wyszło, ale mały nas opuścił. No. Ile? Rok temu już chyba, nie? Nawet więcej. No, czy to było przy końcówce nagrania Scanner Darkly, kiedy to powiedział, że ma do wyboru albo nas, albo swoją formację, w której grał już dłuższy czas i nie wie, czy robi dobrze, czy źle, ale zostaje tam. No, osąd zostawimy mu jemu samemu. Jasne, że zrobił dobrze. No, o. Nie, tak, tego pozyskaliśmy kogoś nowego teraz. Kto to właśnie, to jest nasz tutaj siedzący, proszę. Śmiało. No to jestem ja. No i faktycznie mija już rok, odkąd gram z chłopakami. No to ich zadaniem jest ocenić, jak to idzie. Ja uważam, że to jest ciekawy rozdział i na pewno ta przygoda jeszcze rozwinie się na lepsze, no ale to... A nie wiem, zobaczymy, opinia. Wiesz, tego kwiatu jest pół światu. A jak trafiłeś do zespołu z castingu, z polecenia? Zobaczmy. A to był zupełny przypadek. Otóż poszedłem, ponieważ mieszkam w Gdańsku od stosunkowo niedawno i poszedłem do miasta po prostu się zabawić trochę. Poszedłem do knajpy i trafiłem, jak się okazało, do tej samej knajpy, w której był Zwierzu. Tak, no jakoś, tak wyszło. Zabawiliśmy się. Przypadkowo, zabawiliśmy się, było bardzo przyjemnie. Natomiast... Kto był żoną? Chciał peta, został w zespole. Tak jest, no, dokładnie. To właśnie transakcja wiązana, coś za coś. Dostałem peta, jestem tutaj. Nie? Także idąc na peta, od słowa do słowa wyszło, że chłopaki szukają akurat perkusisty. To było na początku roku, mniej więcej jakoś chyba w połowie stycznia. Minęło jeszcze chyba około miesiąca albo półtora, zanim doszło do pierwszej próby. Ja w międzyczasie przewiozłem jeszcze swoją wtedy starą perkusję. Przewieźliśmy ją od razu do sali w Sopocie i zaczęliśmy grać. Ja dostałem od chłopaków pierwszych kilka utworów nagranych chyba na próbie, jeśli się nie mylę. Tak, tak, dokładnie. No i właśnie na pierwszą próbę wszedłem przygotowany, zagraliśmy te trzy kawałki, chłopaki stwierdzili, że jest okej i że ta forma zostaje. No i później sukcesywnie dochodziły kolejne utwory, z czasem zaczęliśmy komponować swoje, no i tak się ten wózek jakoś pędzi do przodu. Mhm. Czy przed Greenem coś grałeś, czy to jest taki twój pierwszy poważny? Znaczy na poważnie raczej tak. Generalnie gram na perkusji już, no... ponad 12 lat. Przewinąłem się przez nie jeden zespół założyłem. Także już można powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie. Mieliśmy parę okazji z poprzednimi kapelami, żeby gdzieś zabłysnąć, no ale to niestety nie jest to rynek, tym bardziej muzyka, którą grałem, nie jest tak chodliwa. W związku z czym te projekty w większości umierały bez jakiegoś tam większego echa. No i tutaj faktycznie jest to pierwszy zespół, który można powiedzieć prosperuje i traktuje go zupełnie inaczej niż poprzednie, no bo tu po prostu no jest to większa jakaś szansa i myślę, że tu na pewno dużo więcej można zrobić. Tym bardziej, że no ja jestem dużo młodszy niż reszta składu, więc obcuję tu... No już robisz to. Niestety, no. Powiedz, że doceniasz nasze doświadczenie. Doceniam ich doświadczenie. I dużo się nauczysz jeszcze. Dużo się od nich nauczę. Tak, ale nie tak poważnie, trzeba dodać, że to jest wielkie, wielkie szczęście znaleźć w tak krótkim czasie perkusistę do takiej muzyki, dobrego perkusistę. Także no mamy dużo, dużo szczęścia. Czy to jest transfer tej nowej technologii, tak? Świeża krew. Nie. Myśmy nie puszczali żadnego ogłoszenia. Właśnie. Nigdzie. Nie? Nic nie poszło do netu. Mhm. To ja ich znalazłem. Coś tam na fejsie było, ale odzew był zerowy. Nie dziwię się. Po tygodniu chyba był ustrzelony. Tak. Nie? Mhm. To porażka najlepsza. Ja odpowiedziałem transfer nowej technologii w kontekście tego, co Kuba wspomniał, że jest od was młodszy. Tak? No tutaj... tak naprawdę mógłby być synem niejednego z nich, także... Ale to jest duży pozytyw, bo dużo właśnie wnosi nowego. Ty jesteś za młody. No, także... Jak on Lenina, pan jesteś bezpłodny. No właśnie w kwestii wieku, no to jest o tyle fajne tutaj, że chłopaki są starsi, mają po prostu dużo więcej doświadczenia i też potrafią nasterować mnie w pewien sposób, jak mam grać, dużo się nauczyłem przez ten czas,
też no, dają mi wycisk czasami, mówiąc co tam trzeba zrobić, czego zrobić nie trzeba. Czasami po piwo pójdziesz. Tak, po piwo pójdę. Właśnie za bardzo ciebie. Opornie ci to idzie jakoś. Czyżby. Lepiej grasz niż biegasz po piwo. Niedobrze. No, także... To chyba tak, to może, tak to wygląda. Może musicie znaleźć salę prób bliżej jakiegoś sklepu. Już bliżej nie może być, a jeszcze tak, to ma równe. Próbujemy w monopolowym, nie? Ja stoper zacznę nosić, będę porównywał czasy. Nie, 20 metrów jest? No tak myślę, nawet nie wiem, czy 20. Razem z schodami. No, i korytarzem w piwnicy. Dobrze, panowie, co proponujecie z nowego materiału? Czy coś z tego programu podstawowego, czy coś z tego, co jest dorzucone jako bonus, czyli recykling z historii? Może historii trochę się może pouczy, ten kawałek, młodzież, który teraz rekonstruujemy. Czyli? Nie, tego nie ma. To nie jest to wydawnictwo. Ja myślę, że możemy zaprezentować utwór, który zwie się Pięść. Bo ten utwór był też dodany swego czasu w 99 roku bodajże na taką składankę Blood to Con. To była taka dość elitarna składanka wówczas, przynajmniej dużo kapel z tego wyszło obronną ręką, do tej pory sobie grają. No to było dla nas wielkie zaskoczenie, wywiad w Trashemol, także no, super, super, no ale się nie udało, więc posłuchajmy chociaż tego utworu. Co zostało? Czyli Piącha, tak? Jak najbardziej. Na podkreślenie siły moich słów, mocarz walnie pięścią w stół. Tak. Proszę bardzo.
Murdoch. Saw his car out front. He's down in the coolers. You remember Buddy? Buddy's a good boy, but he has what you might call basic hygiene problems. Let's get down to business. Where's Murdoch? Well, let's just say he's indisposed. What the hell's going on here? Don't play with me, Fagan! Let me go, fat boy! This isn't funny, Bacon. Are you crazy? Whatever you think of it, I'm sorry. What do you think, Buddy? Does he really mean it? Buddy doesn't think you're really sorry. Sorry? I'm really sorry. Rzeźnia w Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio. Still not loud enough. Still not fast enough. One, two. One, two, three, four. Who gives a fuck what you think? Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni.
wkroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Rzeźni razem z zespołem Green. I to są nagrania, których w tej chwili, którego żeśmy sobie wysłuchali, tych dwóch, czyli Green, które nam otworzyło tę godzinę, i kompozycja wcześniejsza, która nam zamknęła drugą godzinę. To są nagrania bonusowe z A Scanner Darkly. Powiedzmy coś na temat tych nagrań. A to są właśnie nagrania zrealizowane w Red Studio u Piotra Łukaszewskiego, który nas tam po godzinach wpuścił. I dzięki wam odkrył metal, tak? Trochę też. Tak, to prawda. Opowiadajcie nam anegdoty. Proszę. No bo Krzysztofek, ty pożyczałeś płyty, to ty powiedz. Troszkę sobie tutaj pośmialiśmy się, ale rzeczywiście, no, przetargaliśmy kilka płyt do studia, była to Meszuga między innymi. Czyli druga ich płyta. Jak wejdę ci sobie, jak to było, Albert Rosenfield, on przetargał hałas do mojego domu, tak? Chyba tak. No. No, i Green przyniósł hałas do Reda. Dokładnie tak. Przynieśliśmy troszkę hałasu i Piotrek zabrał nam te płyty, nie wiem, pewnie skopiował, przyniósł na następną sesję. I druga rzecz, to są takie może dywagacje moje, ale wydaje mi się, że trafne, bo zaraz po tym, jak nagraliśmy ten materiał, to zespół Vader przytulił się do Piotra Łukaszewskiego, do studia Red. I dość, no nie wiem, chyba cztery płyty, mi się wydaje, zostały tam nagrane. Zespół Message też coś nagrywał, więc przetarliśmy niejako szlak. No, prężnie to studio później działało. No teraz jest to chyba Custom 34, można tak powiedzieć, z tego się narodziło. Ja się pogubiłem w tym, kto tam gdzie pracuje, więc nie śledziłem tu. Bo z czasem każdy padawan szedł na swoje. Tak? A właśnie o to chodzi. Liznął trochę sztuki i zostawiał mistrza z tym starym, tak, pierdolnikiem, i szedł, po prostu robił swoje. No. I pracował na swoją markę. Ale tak to chyba wygląda, że po prostu jest tak zwany, powiedzmy, ten Nestor czy ten guru, do którego się przychodzi terminować, i z czasem, jak już się nabierze trochę tej ogłady, to się próbuje coś robić po swoim, pracować na swoje nazwisko, tak? No i dzięki temu tych miejsc, gdzie można płyty nagrywać, no zrobiło się całkiem, bo kiedyś tak naprawdę to było tylko kilka punktów, prawda, na mapie Polski. Takich naprawdę dobrych, które się nadają do tego. Można, nie? było pojechać do Wiesławskich, tak, do Herca, prawda? Tylko, że tu już progi dość wysokie były. Cenowe. I do tej pory są, nie? Ale coś za coś. Później gdzieś tam, później pojawił się Zed ze swoim studiem, prawda? Właśnie. No a jak już teraz, jak, że tak powiem, technika poszła do przodu, tak naprawdę, no, studio to już nie jest tak jak kiedyś, że to musi być wielki budynek i tak dalej. Tak naprawdę studio można zmieścić w dobrej klasy laptopie, bo to jest kwestia oprogramowania. O to chodzi, spokojnie tutaj moglibyśmy to wszystko nagrać. To jest kwestia tak akustyki i kwestia akustyki, okablowania, to mikrofonowania, no i programu software'u, który ogarnie to, co ten dar, który ma w uchu realizator, prawda? Tak jest. No, musi mieć ten dar. I to jest właśnie ta najważniejsza rzecz chyba. Możesz mieć 5 komputerów, a i tak by tego nie nagrasz. No właśnie, o to chodzi, że technika nie wyręczy, technika ma tylko pomóc. Tak pomóc. No jak dobrze nie nagrasz beczek, tak już całej reszty też dobrze nie zrobisz. Amen. No, amen. A ja bym chciał kiedyś przeprowadzić ankietę, w którym studiu wisi zegar tam, gdzie go nie widać. No tak, bo zegar jest też ważną rzeczą. Zawsze musi być zegar i musi być w takim miejscu, żeby go muzyk widział, choćby się nawet tyłem obrócił, to i tak będzie lustro. Bo musi widzieć, że czas to pieniądze. Tak, jest po to, żeby muzyk się stresował i nagrywał to de facto dłużej. A to tak rzuciłem sobie amuzą, jak żeśmy weszli na temat studii, bo zawsze jak przychodzę, to patrzę, gdzie ten zegar wisi. A u ciebie też wisi zegar. U mnie też wisi zegar. I też się odbijam. Rzeczywiście, z drugiej też jest, nie widziałem. No, to żeśmy nie mandrudzili za długo. No to w tym studiu, gdzie nagrywaliście skanera, był ten zegar? Był. A co to za studio w ogóle? Czy to było jedno miejsce, kilka miejsc? A nie, przepraszam, w tym studiu, bo to, tak się zamyśliłem nad tym Red Studio, że pomyliłem. Nie, w tamtym studiu nie było zegara, bo po co? Był Mefius. Tak naprawdę nie było studia, znaczy nie było zegara, bo nie było studia. Ten materiał jest nagrany w zaimprowizowanym miejscu, w tak zwanej kanciapie. Czy sala prób, po prostu wszystko okablowane. Ale wszystko... był bardzo, bardzo dobry realizator i stąd jest fajne brzmienie. Mogło być trochę lepsze,
No ale jest taki, jaki jest i na pewno na nowej płycie będzie o wiele, wiele lepszy. Wie co, przyjechał go z walizeczką mikrofonów, tak? Nie, nie, to myśmy się pofatygowali do niego. Tak. To myśmy się do niego pofatygowali. Ale też to nie jest tak do końca, że jest to tam walizeczka z mikrofonami, bo on ma w tej chwili, można powiedzieć, że to studio, ten zaimprowizowany kompleks, tak jak na płycie to nazwałem ja, na potrzeby po prostu wydawcy, to studio jest, w tej chwili ono przeniosło się gdzie indziej i rzeczywiście tam już powstają produkcje normalne, że tak powiem. Mhm. A kto jest odpowiedzialny właśnie za brzmienie na skanerze? Jest to nasz sympatyczny kolega, no nie wiem czy... Mateusz, tak, tylko tak. Że on taki persona grata troszeczkę tak chciałby pozostać tutaj incognito, także... Incognito, tak jest. Ale jest mistrzu. Na pewno jak nagramy już nową płytę, to śmiało będzie można mówić, że to wszystko jest oficjalnie i tam Urząd Skarbowy nie będzie musiał się nikogo czepiać. Tym bardziej chudsze jego. Tak, właśnie. Nie będzie tropił przelewów, prawda? Tak. Z pustego w próżni. Tak. Z 0,7 na 0,5. No, niestety. No i tak sobie właśnie tam rodził ten. To znaczy podjęliśmy tę decyzję, żeby nagrać tego skanera, żeby w ogóle coś mieć i zobaczyć, w którą stronę idziemy. Jest to zestaw takich piosenek. Jedna jest stara z czasów, kiedy wszyscy graliśmy razem. Druga jest taka przejściowa pomiędzy tym, co ja przemyciłem z kompozycji zespołu INC, bo tam pod koniec też już zacząłem robić takie śmielsze i ciekawsze kompozycje, ale nie zawsze ze zrozumieniem ze strony pana perkusisty. No i jeden całkiem nowy numer tytułowy, to żeśmy już zrobili, jak wszyscy żeśmy się spotkali i tak syro, to teraz po nowemu. Mm-hmm. To jest jakiś przekrój. To jest taki po prostu, żeśmy zawrzeć stary, środkowy i najnowszy numer, to gdzie idziemy i w którą stronę. Mm-hmm. Tym razem konsekwentnie po angielsku cały materiał. Nie licząc bonusów, no ale ten podstawowy materiał... Tak, powiem ci, że po polsku to został tylko jeden kawałek, który gramy na koncertach. Graliśmy go zawsze tytułowy, Green, którego żeśmy wysłuchali z wersji z Red Studia. Ten tekst jest przetłumaczony przez gościa, który robi to profesjonalnie. Natomiast... uważam, że on w języku angielskim nie oddaje tego, co oddaje po polsku. I choćby, jak to mówią, skały syrały, będę go dalej śpiewał z uporem maniaka po polsku. Mm-hmm. A reszta wszystko po angielsku. Mm-hmm. A Scanner Darkly, o ile się nie mylę, ma pewną konotację literacką. Tak, to moja fascynacja Filipem K. Dickiem od wielu lat. A książka Przez ciemne zwierciadło wywarła takie duże wrażenie na mnie. I to jest twoja reminiscencja z tej lektury. Powiedzmy, że może teksty do końca nie tyczą się tego, natomiast kolega Filip K. Dick był, powiedzmy sobie, chory psychicznie, ale nie przeszkadzało mu to stworzyć zupełnie innego świata, który mi się bardzo podoba. To zagrajmy teraz, skanerka. Proszę. No i lecimy. Skaner, tak.
tytułowe nagranie z epki jest Scanner Dark. I ten materiał właśnie pojawił się oficjalnie wydany przez wytwórnię Deformity. Jak trafiliście pod skrzydła Wojtka? On was znalazł, wy go szukaliście? Z Wojtkiem poznałem się trochę wcześniej. Ja grałem w Elbląskiej Traumie, byłem muzykiem sesyjnym, koncertowym. Mhm. Jakoś tam przez właśnie Traumę, przez Mistera poznaliśmy się, ale cały czas na takiej zasadzie wirtualnej, że tak powiem. Do tej pory zresztą nie mieliśmy jeszcze okazji się spotkać, zresztą żaden z nas nie widział Wojtka na żywo, że tak powiem. Ale dość dobrze się poznaliśmy. Człowiek legenda. W momencie, kiedy wydaliśmy własnym sumptem tego skanera, ja go rozsyłałem wszędzie, gdzie tylko to było możliwe. On poszedł nawet do Chile, do Singapuru, gdzie tylko. No taki lot miałem, chyba trochę przesadziłem, ale tak zrobiłem. No i też trułem trochę Wojtkowi, no nie ma co tutaj mówić. Okazało się, że... Makaron nagotowałeś i nawijałeś, Wojciech. Tak, nawijałem. Makaronu. Nie, no myśmy tam się troszkę płytami wymieniali, ja troszkę tam podesłałem, tam takich śmakich, tak, że było całkiem wesoło i koniec końców doszło to do skutku, także jest płyta i mam nadzieję, że będzie też następna u Wojtka. Czy wy podpisaliście z Wojtkiem jakiś papier, czy to jest gentleman's agreement, tak zwaną gębę? Na gębę na razie. Gentlemańska umowa, tak jest. Z możliwością wglądu w najnowszy materiał, jak go nagramy. Mhm, czyli tak, jeżeli nagracie teraz pełnoprawca, tak? Mhm. Pełnometrażowy, no to wtedy Wojtek jest pierwszą osobą. Tak, na pewno. Tak. Mhm. Znaczy tak prosił, żeby tak się odbyło, więc chcemy, skoro ktoś do nas wyciąga rękę, więc my też wyciągniemy, nie ma żadnego problemu. Nie spodziewamy się tu wydać dzieła na nie wiadomo jaką skalę. Tak, poza tym sam układ tego jest dla każdego korzystny, wydaje mi się. Tak wszystkie propozycje, które padały, czy to z naszej strony, czy to z jego strony, zostawały od razu zaakceptowane, nie było żadnych dyskusji. Mhm. A powiedz mi, czy Wojtek był jak gdyby osobą, która, no powiedzmy, pierwsza zareagowała, najcieplej się odniosła do tego, co dostał od ciebie, czy nie wiem, były też odzewy, powiedziałeś, że rozesłałeś wiele miejsc, czy były odzewy z innych miejsc? Były odzewy z innych miejsc, jak najbardziej, natomiast dużo zinów, dużo tego typu rzeczy odezwało się do nas, dużo recenzji wpadło do tej pory, one na pewno gdzieś tam wpadają, wiadomo, ziny wychodzą nieregularnie, ale firmy płytowe, dostawałem jedynie maile, że to jest, no za krótko, to jest jedna rzecz. I zapraszamy z pełnym materiałem, tak? Jak najbardziej. A druga rzecz to jest po prostu, że nie ta muzyka, nie? Bo jednak ta muzyka jest taka, no troszeczkę środkowa, nazwijmy to, i był kłopot. No i generalnie mieliśmy w zasadzie nosy na kwintę, że tak powiem, i mówię, dobra, trudno, będzie trzeba robić coś dalej. I chyba po miesiącu Wojtek wysłał mi maila, że no nie. Jedziemy, startujemy, wydajemy i ten. No ja spadłem z krzesła, mówię, super, no. No i jest płyta. Mnie przed tym uchronił, bo najpierw kazał mi usiąść, jak będę czytał tego maila, więc zasiadłem. No. Dobrze, że ci krzesło nie zabrał. Nie, za daleko, ma z oliwy, on ma za krótkie ręce, nie sięgnie. Ja tylko w dzieciństwie kotu zabierałem, jak skakał z szafy na krzesło, to w ostatniej chwili wyciągałem, to była bardzo fajna zabawa. Nie dla kota oczywiście. No, a potem kot ci się pewnie odgryza, skacząc ci na głowę. Jak nie, powiedział coś, ale nie mogę. Mówisz, co ja robię. Nie, mojemu ojcu nasrał na stopy. Poważnie. O Boże. Może się pomylił, myślał, że to ja. Tak, to jest. Jaki ojciec taki ciemny. Nie drzyj kotów z kotem, tak? bo będziesz miał na stopach błąd. O kurde. No. Dobra. I Am The Machine to z tej chronologii, co przedstawiałeś, to który jest z tych utworów? To jest najstarszy. Czyli staruszy, tak? Tak, to jest najstarszy numer. On jeszcze pochodzi z etapu, w którym działaliśmy z Krzysztofem razem. Z tego najlepszego etapu. Z tego najlepszego wtedy, kiedy naprawdę, jak to mówiło, zespół był w stanie przemieniać siki w benzynę. O, tego nie wiedziałem. No, było tak. Było przez pierwszy rok, jak tylko zaistniał Green, było policzone, że zagraliśmy około 52 koncertów przez cały rok, więc co tydzień? Jest coś sporo. No, a był miesiąc przerwy. No, no były nawet po dwa dziennie. Potem graliśmy ich coraz mniej, ale udało nam się może wtedy, dlatego tak nas poniosło, przepraszam, że się cofnę jeszcze do tej historii, bo graliśmy bardzo dużo koncertów i większość ludzi tak naprawdę poznawiała nas na koncertach i cały ten jakiś szum wokół nas urósł tylko i wyłącznie na koncertach. A teraz zobaczymy inaczej, teraz się gra trochę mniej koncertów, więc trzeba
przyłożyć się bardziej do materiału. Bardziej wybiórczo teraz to robimy, zresztą też może z racji czasu. O koncertach to jeszcze pogadamy. Na razie maszynkę, tak? Tak, proszę bardzo. To mielimy. Wspomnieliśmy tak nieśmiało o koncertach, że kiedyś graliście ich więcej, teraz siłą rzeczy mniej, no, z racji tu pewnych uwarunkowań rodzinno-zawodowych. Czy w najbliższym czasie coś się kroi, że wyjdziecie z ludźmi właśnie ze skanerem, żeby ich poskanować ze sceny? No tak naprawdę za 3 tygodnie mamy zaplanowany koncert w gdyńskim klubie Desdemona. Tak? Tak. Tak, jeszcze tam nie byłem. W każdym razie to jest właśnie najbliższy koncert, następny jest miesiąc później, chyba w kwietniu. Na początku kwietnia robimy taki koncert jakby Defor Meeting, bo gramy, tak? Z Banisherem. Gramy, tak, Banisher i Shodan, no mój ulubiony zespół chyba z tej stajni, zajebisty, no polecam wszystkim. Pewnie tu był. Shodan? Mhm. Nie było. Nie pamiętam, chyba nie. Banisher na pewno był. Banisher tak, ale nie, Shodan warto, nas strasznie fajnie. Znaczy, muzycznie był, słownie nie było ich. No. No chyba tak. No, także to będzie jeszcze to na początku kwietnia, ale to jest tak lokalnie, a z wyjazdowych to na razie chyba jeszcze cisza na ten temat. A jak w ogóle jest w Trójmieście, jeżeli chodzi o miejsca do grania? Czy jak ta scena, że tak powiem, klubowa, ona kwitnie, ona się zwija, jest w stagnacji, jak wy to oceniacie?
Kuba, ty najwięcej się szlajasz. Tak? Jesteś najmłodszy. Czekaj, a B90 to już jest klub, czy już... Kto? B90 to jest jeszcze klub? Ale to nie jest w ogóle... B90 jest największą potęgą w ogóle. Nie? No tak, to, ale to jest... Trzeba je przyznać, nie? Nie, nie, to jeśli chodzi o te małe koncerty, to rzeczywiście jest tych klubów sporo, tylko dużo, dużo jeszcze do życzenia. Naprawdę takich... Wydział fajnych, jest tak, jest, jest, jest ten wydział, jest to metro i to jest w zasadzie na Gdańsk według mnie wszystko, na czym warto zawiesić ucho i oko. Czasami jest tak właśnie dziwnie, że w jednym mieście, mówimy to na przykład o Gdańsku, nie potrafią się dogadać i robią w tym samym dniu robią imprezy o tej samej porze. Nie wiem, czy podłości to jest przypadkiem, ale jako właściciele właściwie to powinni się dogadać, że my to wtedy my zrobimy tego dnia, wy zrobimy cię tego dnia, żeby dać ludziom jakoś dotrzeć na wszystkie, a tak to później jest takie wybieranie przez to. A kluby de facto mieszczą się w zasadzie po 100-200 metrów od siebie. No, to takie śmiechu. trochę nie, logistycznie kulawe. A Rudy Kot jeszcze żyje? Niestety nie. To jest słynny Rudy Kot. Znaczy tam żyje. Przychodziłem i tam chyba jest jakiś... To jest jako laser, arena, coś takiego. Coś do paintballa, nie? No. I tej kolektury też nie ma z tym panem. Co tam panek, bo wszystko się przydawał w kiosku. Czy ten pan to też nie wiem, to taki szemrany pan był. Który ten? Nie wiem, jak on się nazywał, nie pamiętam. Tak. Ale ja mówię o tym panu. O którym? O tym z reklamy. Ach, co w kolekturze pracował. O Ryszardzie Rębiszewskim mówił. Inny kolor włosów. Dobra, nie ważne. O Rudym. Kocie. Tak. No, wszystko mamy przed oczami. No jakby nie było kawałek metalowej historii Trójmiasta, nie lat 90. No to prawda, no Rudy Kot nas wypromował, że tak powiem. No. To takie centrum życia towarzyskiego, nie? Ta trójmiejskiej sceny. Było. Znaczy, ale tam były koncerty, też. Gdzie w momencie po prostu... koncertu nie można było się przecisnąć przez tłum ludzi, który był wszędzie. Także rzeczywiście teraz tego na pewno nie powtórzymy. No nie. Ale do metra potrafi przyjść parę osób więcej. Zbiera się tam. Na tym naszym chyba pierwszym w metrze koncercie, który zagraliśmy wspólnie, tam było 100. Ponad 200 osób było któregoś razu. Też było, rzeczywiście to jest na mały klub w Gdańsku, gdzie jest tych klubów dużo. No. Jest to sukces, że tak powiem. Oj Boże. Tym bardziej, że to nie jest jakiś tam olbrzymi metraż. Tak. Ale cały czas żyję nadzieją, że może w końcu tak ruszy i będą ludzie chodzić chętnie na te koncerty. To już nie chodzi nawet o to, czy ja będę grał, czy ktoś inny, tylko żeby taki kontakt z muzyką na żywo. To jest zupełnie co innego niż słuchanie w domu przy piwie. No, no jasne. Ile mamy nadzieję, że wreszcie coś się zmieni. To chyba z kwadratem. Ja do końca będę ciągnął. Albo na YouTubie, nie? YouTube to wszystko. Że się chodzi na koncerty na YouTube, nie? Wiesz, widziałem taki koncert. Sam byłem na parę razy. No tak, ty to jesteś znanym melomanem. Ty YouTube'owym. Też. No. Ja tylko szukam pereł. No. Tak. Przed lodówce. Ja nie trzymam piwa w lodówce. No, a Krzysztof chciał powiedzieć, że konkurs zrobi. Tak, no to proszę bardzo. To mów, Krzysztof. No tak, jak tutaj wcześniej mówiliśmy, pytanie konkursowe, albo może nie od tego. Do wylosowania są dwa zestawy. Zestawy są o tyle ciekawe, że oprócz naszych koszulek i płyty oczywiście, dorzuciliśmy jeszcze drugą płytę, czyli poprzednie wydanie Scanner Darkly, wydane własnym Suntem, o którym wspominaliśmy tutaj. To jest w ogóle wyprzedane, tego nie ma, więc jest to gratka dla kolekcjonerów, jeżeli ktoś chce sobie to postawić na półkę. Pytanie jest krótkie i zwięzłe. Jak na imię ma Kurt? Powtarzam pytanie. Jak na imię ma Kurt? Jak na imię... Jak na imię masz? Kurt. Już głupszego nie trzeba dodać, że Kurt jest piosenkarzem w tym zespole. Tak. Czasami. Moi drodzy, 22 58 33 555, rzeźniamałpa.antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Jak na imię ma Kurt? Ile tych zestawów mamy? Dwa. Dwie pierwsze osoby, które się tutaj do nas dobiją, bo ja dzisiaj kości ze sobą nie wziąłem, więc dzisiaj po szybkości, bez kości będzie. Dwie pierwsze osoby, które się dobiją z prawidłową odpowiedzią, mają w swoich rąsiach zestawy, o których właśnie tutaj wspomniał dziadek. Pytanie poszło w eter, pytanie poszło na Facebooka, a my sobie zagramy depresję, tak? Tak, zagrajmy. No to gramy.
szast, prast i poszło. Tomasz i Damian najszybciej odpowiedzieli. Tomasz z Poznania i Damian z Warszawy najszybciej odpowiedzieli, że tobie Kurt w gminie, czy też przy chście Marcin w papiery wpisano. No, wpisali Marcinek. Święty, święty, o tej porze, tak jak święty, święty. Ten od na moje imieniny zawsze wolne mam, 11 listopada. Jakbyście chcieli prezenty mi przysłać, proszę. No. Parkowa. To musisz dzwonić. Parówkowa. Tylko nie parówkowa, tylko parkowa. Tak. Tak. No, mówimy nie. Okej. Okay. Powiedzcie mi, na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o wspomniany tutaj już półgiębkiem materiał pełny? 4/4 chyba, bodajże, jeśli się nie mylę, 4/4 kawałek nowy robimy, jesteśmy w połowie. Mhm. Czy coś ze skanera tam będzie powtórzone? Nie. Dlaczego ty mówisz tak mało? Ja już Wojtka oszukałem, że mam 8. Bo ty masz 8, a ja mam 4. Nie. Będziemy, po prostu robimy ich trochę więcej, żeby mieć wybór. Bo jeszcze taki audyt będzie wewnętrzny, co nagrywamy, a czego nie. Albo może nagramy wszystko, a wtedy wybierzemy, nie podjęliśmy decyzji. Ja natomiast jestem na etapie gromadzenia jak największej ilości tekstów do tych numerów, żebym też miał z czego wybierać. No i możemy dodać, że idziemy w stronę death metalu, myślę, że bardziej niż na poprzednich wydawnictwach. Nawet bardziej, wiele bardziej. Czyli będzie bardziej zdechnięta ta płyta. Tak, raczej tak. No. Aczkolwiek no, na pewno nie zabraknie tego co tam zawsze było. Czyli jakichś tam technicznych smaków, może nie za dużo, ale będą. I melodie będą. Coraz krótsze kompozycje. Nie wiem, czy to się da w ogóle. Da się. Chyba, że w kierunku grindu pójdziecie, to już w ogóle wtedy... Nie, aż tak to aż tak nie grali raczej. Nie. Chociaż nie. Były takie próby przemycenia czegoś. Znaczy to prawdopodobnie będzie tam też jakiś tam parę smaczków, no może nie wiem, czy grindowych od razu, ale jest taki, bo osobiście uważam, że teraz idziemy faktycznie do... No, w najcięższym kierunku możliwym, jaki ten zespół może obrać, to się koledzy raczej zgodzą, że to tak. Nasze ostatnie, jeszcze niedokończone dzieło, to jest zdecydowanie największy grzmot na tą naszą ale to jest przez ciebie, no i tutaj chylę czoło. Ale nie, to jeszcze jakaś landryna się zdarzy. Pewnie. No, pewnie. Myślę, tak. Że tak. Ja no i prawdopodobnie co, będziemy latem nagrywać ten cały temat. Jakoś tak maj, czerwiec chciałbym. Czyli jak mówimy maj, czerwiec, to będzie pewnie sierpień, wrzesień, bo to zawsze tak bywa, ale... Ale będzie zrobione na pewno będzie w tym roku cały pełnometrażowy materiał w końcu. Na tym materiale jest jeszcze taka kilkudziesięciosekundowa miniaturka Before Darkness Arrives. No. Cóż to jest? To jest dzieło. Ty to wymyśliłeś. A nie. To wymyślił nasz realizator. To nasz realizator. Było takie luźne rzucona uwaga, że czymś mogło, ponieważ tam się przewija przez wszystkie te kawałki, jak słychać ten niepokojący klimat i to ględzenie w kółko, więc czymś jakąś taką krótką formą, żeby zakończyć te 9 minut czy 10 muzyki i on właśnie własnoręcznie, własnousznie i własnopalcowo skomponował, tam powklejał i myśmy to zaakceptowali i to bardzo ładnie kończy cały ten materiał. Ja tylko dodam, że pomyliłem pendrive'y i do tłoczni poszła nie ta wersja, generalnie tam on się wycisza, to co za chwilę usłyszymy prawdopodobnie, a miało się urwać. Tyle. Zarobić, no. To bardzo porządny człowiek jest oprócz tego. No, zaprasowany faktu. Bardzo chyba byłem wtedy. I tak to się właśnie było i skończyło. Before Darkness Arrives, taka miniaturka.
Mamy jeszcze tak zwaną kodę, bo oprócz tego, że w tej chwili jesteście skoncentrowani na Greenie, no to jest jeszcze jedna nazwa, która na tej orbicie Greena się pojawia. Cóż to jest? Mów, Kuba. Ja? Mhm. Jest to gdyński, no, trudno powiedzieć, zespół, raczej projekt o nazwie Ropień, grze wdzięcznej. I temat zaczął się pod koniec ubiegłego roku, chyba w grudniu. Tak, mieliśmy zagrać jeden koncert. Tak. W zastępstwie za jakichś tam muzyków. Tak, dokładnie. No i tak już zostaliśmy, jak to się mówi. Tak, no ja pamiętam, jak dziadek do mnie zadzwonił z entuzjazmem, oznajmiając, że właśnie ten ropień zaistniał i że w naszych planach i że jest materiał, który mamy ogrywać. Okazało się, że muzyka jest na tyle urokliwa i klimatyczna, że bardzo nam to wsiadło i z zapałem zebraliśmy się do pracy. Teraz mamy właśnie w sumie za dwa dni zacząć nagrywanie. Będziemy zwozić gary, okablowywać je. Tak, i to już będzie nagranie pełnej płyty. Do tej tak pory jest, ropień wydał dwie demówki, teraz jest będzie płyta. Numerów, nie wiem, myślisz, że 11 mogę, albo 16 mogę zdradzić? 15 plus nowy. Tak. Nowy naszej własnej kompozycji, mojej dziadka, natomiast resztę utworów właśnie tu nasz kolega Anonim, Gal Anonim, zaaranżował własnoręcznie zagrał, nagrał, zaśpiewał, napisał wszystko, co można było zrobić. Ciekawostką jest to, że ten człowiek nie umie grać na instrumentach. I tak, to jest taka wielka niewiadoma. Dziadka do szewskiej pasji. Niestety, przy ogrywaniu tego na próbach, bo zarzuca mu ciągle, że nie umie grać, więc on też nie może tego powtórzyć. Nie, po prostu zagranie riffu, który skomponował człowiek nie umiejący grać na gitarze, nie umiejący grać, no jest, graniczy z cudem, ale no koniec końców ta muzyka wychodzi naprawdę fajna. Czyli co, on komponuje paszczą? Nie, on bierze ten instrument, komponuje. Nie, chociaż jest fragment w jednym utworze, który mniej więcej tak brzmi. Tak, jest, rzeczywiście. Jak akwarium. Cyniki na basie ci powiem. Tak. No. Jest to, dla mnie to jest coś takiego, jakby siekierę pomieszać, nie wiem, z Darktron, no ciężko mi powiedzieć. Nawet momentami faktycznie są jakieś tam naleciałości, może nieco black metalowe. Najlepiej według mnie oddaje charakter tej muzyki ta płyta, o której mi mówiłeś, to było Varieté, tak? Varieté, rzeczywiście. Kiedyś, dawno temu grało taką muzykę. Tak, kolmejwową, tak? Tak. Tak, tak. Jest taki utwór, tam chyba samozwańczo Krzyż na niego mówią, no jest po prostu rewelacja i to jest coś w ten deseń. Tak, no z tym, że trochę podciężony faktycznie, my tam przerażowaliśmy na bardziej metalowe rzeczy, no jest dużo niższy strój, no i też gary odpowiednio dociężają ten materiał. Konglomerat całkiem fajny, zobaczymy, co to wyjdzie. Otóż to. Dobra, panowie, to ja myślę, że możemy, ponieważ to są w miarę króciaki, to myślę, że możemy walnąć te dwa kawałki ropienia teraz. Zgodzicie się z tym? Oczywiście. Bardzo. Proszę bardzo, tak. A moi drodzy, teraz dwa t-shirty Antyradia z najnowszej kampanii, z najnowszym hasłem. Też kto pierwszy, ten lepszy. Podajecie rozmiar, jak się do mnie dobijacie. 22 58 33 555, rzeźnia@antyradio.pl, prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku, a my słuchamy sobie ropienia w dwóch kompozycjach. Rozerwany na strzępy i kołysanka. Lecimy. Jesteś tu obcy. Jesteś.
najlepszy rok na świecie. Lat 80. to tu bardzo mocno słychać klima z lat 80. Rzeczywiście taki cold wave'owy mocno. Dark Frona też słychać, bardziej w tym pierwszym utworze. Ten drugi taki bardziej bym powiedział alternatywny. Tamten był ten pierwszy bardziej metalowy. To były nagrania z tego pierwszego, czy z pierwszej, czy tej drugiej demówki robienia? To jest druga demówka. Krew? Mm-hmm. Nie, Kły, przepraszam. I, tak, i to są rzeczywiście tylko te dwa utwory, to jest całość, także zagraliśmy całe demo w tym momencie. Mm-hmm. Panowie, gdzie was można znaleźć w sieci? Macie swoją własną stronę www, czy tylko się wpisywaliście na Facebooka? Ale mówimy o... O Grinie. Tak, Grinie. Mamy... O Robinie też możemy powiedzieć, nie ma problemu. Mamy Facebook i mamy Bandcamp przez Deformitting, po prostu. Strony jako takiej nie mamy. A Ropień ma również Facebook i również Bandcamp, tylko swój. Mhm. Nie dzielimy stron. Nikim innym. Znaczy my dzielimy z Deformitting. O. No my tak. Panowie, chcecie coś jeszcze od siebie chcecie dodać, tak zwane ostatnie słowo, teraz nie wiem, wyciągnąć. Ostatnie słowo z mankietu wyciągniesz listę podziękowania. Uwaga, półtora. Ja chciałem pozdrowić swoją żonę, od której odjechałem i do której niebawem wrócę. I dziecko, które śpi. I wszystkich, którzy słuchają. I szwagra też, i przez okno pomachać. Macham. Mam kolegów na świadków, że macham. Ja chciałem pozdrowić Artura Chudewniaka. Mojego serdecznego kolegę, tak. Jego też chciałem pozdrowić. Dobrze, i tak szybko pozdrowię tylko jeszcze Sztucznego i Monikę, z którą wczoraj zachlałem. Z którą dzisiaj nie będzie pił. Ja chciałem pozdrowić Brackiego, któremu się ten syn urodził 2 dni temu. Wiesz, on jest płodny. Tak. A jeszcze to, na koniec chciałem dodać. Mogę? Mogę, tak? Sprzedam Opla. Naprawdę kto to kupi, ludzie, kurwa. No.